Cześć Wam wszystkim, tutaj Paniol i witam Was w serii pod tytułem Mistrzowska Ekstraklasa. Postanowiłem, że na moim kanale nie może zabraknąć cyklu filmów związanych z gameplayem, a że zawsze fascynowały mnie filmy, w których była spora kooperacja między prowadzącym a widzami, gdzie oglądający naprawdę mieli wpływ na to, co się dzieje w grze. Postanowiłem, że taką serię dla Was zrobię. Jestem w pierwszej lidze sezonów online. Mam rozegrany jeden mecz, jeden przegrany. Także jesteśmy w 0 punktów, praktycznie czyste konto, 9 meczów do końca. W tej lidze będziemy grać brązowym składem Ekstraklasy, nie świecącym. Oczywiście, ten skład będzie ulepszany. Jak on będzie ulepszany? Za każdy mecz dostaję poszczególne nagrody. Macie teraz gdzieś tam na ekranie nagrody, które ja wymyśliłem. Jeżeli macie jakieś propozycje nagród, piszcie w komentarzach koniecznie. To jest jeszcze... Wszystko może być tutaj edytowane. Przykładowo wygrywam pierwszy mecz 1-0 po bramce z akcji, dostaję tylko 3 punkty. Z 3 punktami mogę zrobić taki zabieg. Brązowego piłkarza, żeby zmienić nieświecącego na świecącego, to jest koszt 1 punkciku. Piłkarza brązowego świecącego na srebrnego nieświecącego to jest też 1 punkt. Także jeżeli będę chciał mieć Drozdowicza, na przykładowo Śpiączkę, który jest srebrny nieświecący, to jest koszt 2 punktów. Przykładowo zmieniam brązowego świecącego, Bednarka zmienię na brązowego świecącego, to jest 1 punkt. Czyli w przypadku wygranej takich dwóch graczy będę mógł sobie wsadzić do składu. Jedyna uwaga co do informów. Informy to jest poziom, który mogę zahaczyć, ale nie muszę. Czyli przykładowo, że dojść do odbrązowego świecącego, nieświecącego do przodu od Gigi Opoe, który jest złoty świecący, 5 punktów mi wystarczy. Informy nie są brane pod uwagę w tej głównej hierarchii, bo nie ma ich na każdej pozycji, także to nie ma jakiegoś tam sensu. Będę chciał kupić Piotra Wlazło, wystarczą mi 2 punkty. Brązowa świecąca, brązowa inform. To chyba wszystko. Kondycji i kontuzji nie uzupełniam. Mogę zdobyć kartę kondycji za 5 punktów zdobywanych w lidze. Za każde 5 punktów zdobytych w lidze, jedna karta kondycji przysługuje mi do użytku. Karta stylu za każdy gol z rzutu wolnego. Kontuzji nie ma, dlatego chciałem, żeby kadra tych 23 piłkarzy była upgrade'owana tak w miarę razem. Wydaje mi się, że powiedziałem wszystko. Pierwsza liga... Aha, oczywiście. Jeżeli Wam się seria podoba, nie zapomnijcie dostać łapki w górę, 1000 łapek i... No to jest trochę nierealne, ale jak będzie 1000 łapek, no to będzie próbował ten odcinek szybciej. I przede wszystkim, to na co nalegam, piszcie piłkarze, ich mogę używać. Ja będę kupował 2 mecze w każdym odcinku, między pierwszym a drugim, jeżeli oczywiście uda mi się zdobyć jakieś punkty, to będę coś kupował. Ale jeżeli w drugim meczu zdobędę jakieś punkty, to wszystko będę robił przed następnym odcinkiem, tak aby Wasze propozycje były wzięte pod uwagę. No i co? Uważam, że z pierwszej ligi, no mogę spać, bo mam 9 meczów do rozegrania, ale nie o to w tym chodzi. Nie chcę spadać do 10 ligi, żeby tam grać od najsłabszych. Chcę grać teraz z lepszymi, żeby te punkty były ciężko zapracowane. Także mnie porażki nie będą tutaj jakoś denerwowały. Chcę czerpać przyjemność, chcę, żeby to była też kooperacja między mną a Wami, żebyście mieli też olbrzymi wpływ na to, czym gramy, jak gramy, no i czy wygrywamy. Także pierwszy mecz tego sezonu, pierwszy mecz tej serii, składem następującym. Jeszcze Wam przedstawię chociaż pierwszą jedenastkę. Tak wygląda ławka rezerwowych, sobie spójrzcie. Tak o, dobra, nie będę tam wymieniał. Bramka, Kudła, obrona. Bartosz, Bednarek, Flis, Pietrzak. Pomocą Obsta i Brleka, naprawdę dwie fajne karty. Szwoch na SPO takim cofniętym. Drozdowicz, Zając i Arkadiusz Reca. W meczu myślę, że zmienimy tą formację na jakąś inną, będziemy sobie też testować. Wszystkie karty mają wyzerowane mecze, także każda karta wygląda tak jak ta Brleka. 0 meczów rozegranych, 0 asyst, 0 bramek. Każda jest naładowana kondycja na maksa, także wszyscy będą w miarę równo grać. Style gry, wszyscy podstawowe. Także ja nie przedłużam, szukam pierwszego rywala i mam nadzieję, że będzie Wam się to podobało. Mamy pierwszego rywala, stroje też Polski tam mi przeskoczyły, także nie wiem, czy to nie jest Polak. Jezu, może jakiś taki lightowy składzik na początek. No, myślę, że tej obrony nie przejdę dzisiaj, ale... Dobra, bierzemy remisik 0-0 w ciemno. Wtedy jeden punkt, ulepszamy coś. Dobra, zobaczymy. Jest Perisic, Iwan Groźny Perisic na LN. Quadrado, Asamoah, Bayi, wants to watch. Ciężko będzie tą obronę przejść na pewno. Nie wiem jak to będzie wyglądało, bo... Drozdowicz jest teoretycznie silnym napastnikiem, też dosyć dobrze w grze wygląda. Także zobaczymy, jak to będzie wychodziło. Ruszamy z pierwszym meczkiem w tej serii. Spodziewam się, że to mogą być nudne mecze, bo ja no, będę grał mimo wszystko na super defensywnym na razie, póki przynajmniej nie będę miał jakichś w miarę ogarniętych piłkarzy. Nie ukrywam, że pierwszym moim celem jest Bartek Śpiączka, może Malarczyk, coś takiego, ale to trzeba by było wygrać jeden mecz. Rywal stwierdził, że może tylko Bieci mnie wyprzedzi, ale to tak łatwo nie będziesz miał. Nie będziesz miał, bo tu Bartosz naciska Mercedesa, Perisic. Brozowicz, no to nie może wejść, tak jest, brawo, Brlek. Mati Szwoch.
To jest sytuacja jeden na jednego w zasadzie ze Smallingiem. Szwoch! Tworzyć pierwsza okazja! Proszę Państwa! Emil Drozdowicz! Supek! Kurczę, Drozdowicz. Chyba ma Emil. Jezu, tak na pamięci powiedziałem. Mertens. Dries Mertens. Co to jest? Łapiemy to. Co tu się dzieje? Co jest? Od 5 metra. Nie wiem, tam kombinował Kedira z Bayim. Chcieli to jakoś pięknie zakończyć. A tu nie chodzi o pięknie, tu trzeba zdobywać bramki i punktować. Drozdowicz. Szwoch. On potrafi podawać. Drozdowicz. Rzut rożny. Rzut rożny. Także mamy sytuację. Nie tak to powinno wyglądać. Cuadrado. Cuadrado. I chyba nasz. Tak jest, od bramki. Brawo. Iwan Groźny, Perisic, no ma prawo stąd uderzać! Dawid Kudu, ależ interwencja, no miał prawo, tym bardziej, że mój bramkarz no nie jest najwyższych lotów, ale w tym wypadku dał radę. Brawo, Peter Black. Czy powalczy tu Drozdowicz? A jasne, że powalczy, brawo Drozdowicz. Chociaż teraz złe odegranie, Dries Mertens. Dries Mertens i gol, 1-0. Dries Mertens, 46, ta drugi strzał rywala, no i bramka. 1-0, no i w tym wypadku chyba nawet punktu nie zainkasuje. Jeżeli takim wynikiem skończyłoby się to spotkanie, musimy zdobyć gola, musimy zdobyć gola, musimy mieć jakiś tutaj korzystny rezultat. Coś trzeba tutaj pozmieniać. Miałem sytuację z tą Słupkiem, to była najlepsza sytuacja z tego meczu. Czy ja tu kogoś chcę zmienić? No wpuścimy może Kobyleńskiego za Zająca. Reca w miarę okej gra. I to będzie na tyle. Troszeczkę ofensywnie zagramy, kiedy powiem. Musimy zdobyć jakieś punkty. Ale... Nie no, w obronie gramy dobrze do tego momentu chyba. Chyba muszę wypluć te słowa, bo Cuadrado na 2-0. Moja fatalna strata i tyle. Musimy sobie powiedzieć jasno, zakup bramkarza to powinien być priorytet w tym momencie, bo... No nie jest, te strzały nie były jakieś, no były, no dobra, ale wydaje mi się, że jakiś porządny goalkeeper by to mógł przynajmniej zbić na rzut rożny, albo przynajmniej się ruszyć, a nie to co Kudła. Także... Jak zdobędę jakieś punkty, to będą one musiały być przeznaczone ewidentnie na goalkeepera. Błąd! Mati Szwoch! Szwoch! Ja cię kręcę, to była ta szansa. Drozdowicz, Kobyliański, Szwoch, Kobyliański, to będzie szansa na bramkę, Kobyliański! Uff. Jest dobre dośrodkowanie, Begović. Jeszcze przejmiemy? Nie przejmiemy. Koniec meczu. 2-0. Punktów żadnych nie inkasujemy. Ale jestem zadowolony. Jak na pierwszy mecz naprawdę fajnie to wygląda. Mam nadzieję, że w drugim spotkaniu jakieś punkty otwieram. Kurczę, szkoda, że tą bramkę zdaliśmy w końcówce pierwszej połowy, bo tak to dosyć dobrze to, no ten słupek, no tego słupka. Szkoda, widzicie, każdy strzał niecelny. To jest właśnie mój problem. To jest moja bolączka. Miałem 4 fajne sytuacje i 4 strzały niecelne. Także no, widmo spadku jest i to ogromne, ale spokojnie do tej pierwszej ligi możemy wrócić. Zacznę tylko skład, jakim wyjdziemy na następnym spotkaniu. Drozdowicz, Szwoch na pewno musi być zmieniony, bo on tam sporo dostał. Widziałem już po kondycji, że to nie jest tak, także Szwoch. Skrzydłowych możemy zostawić, jak tam z kondycją. Dobra, Kobyliański zagra. I może na razie wystarczy. Takim składem zagram drugie spotkanie. Mam nadzieję, że będzie o wiele lepiej. Także szukamy przeciwnika i ruszamy. Mamy rywala. Także jestem podekscytowany. Co tutaj on na nas szykuje? A szykuje... Leo Messiego i Neymara. Rafinha. Znowu Chiellini, Smalling. Ciężki duet do przejścia znowu. Szkoda, że taki silny, o może tak, jak to nie będzie silny piłkarze, tylko co robi ten brązowy piłkarz na składzie? To jest pytanie, co on tu robi? Już od początku mamy dobrą akcję, Kobyliański. Ładnie to wszystko wygląda, Drozdowicz, Mystkowski, ach szkoda. Bo Leo Messi się rozkręca, Leo Messi. Brawo, Bednarek, Jan Bednarek, super interwencja. Teraz Rafinha. Neymar, pięknie to rozklepali, Paco Alcacer piętką i uff, obok bramki. No Paco się znalazł, czy były zmiany, bo on tego co, Paco zostawił na boisku czy co? A zmienił, Gareth Bale za Paco wchodzi, widzicie to? Ale Paki trafiliśmy dwie w pierwszym meczu i w tym. Składy naprawdę mocne, Mystkowski, obst. I Nainggolan za Rafinha, no to jest dobre tam zmiany, jeszcze za brązowego pewnie coś wpuścił. Zając. Pięknie to zrobił, Zając, dośrodkowanie i będziemy mieli corner.
To jest dobra informacja, mamy tu obsta wysokiego, mamy też wysokich z innych zawodników, zobaczymy, dośrodkowanie w pole karne, Messi skacze, Drozdowicz i Buffon. Jak to brzmi, Drozdowicz i Buffon? To jest okazja, to jest na pewno dobra okazja, Kobyliański! Jedź, 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 Kobyliański! Goni go Aleksandro, Kobyliański! Kobyliański! I no proszę panie sędzio, nie można paść tych piłek. No panie sędzio, no pozwalamy na takie granie. To była dobra okazja. Neymar. Gonie, nie ma na to szans. Neymar i gol. No i zobaczcie, co się stało. Mam sytuację i Neymar biegnie po prostu, biegnie i zdobywa bramkę 1-0. Nie jest to dobra informacja. Drozdowicz. Obst. Ajajajajaj, brawo. Przerwa. Na pewno nie zasłużyli moi zawodnicy tutaj na porażkę 1-0. Gramy, my prowadzimy grę. Szczerze mówiąc, my prowadzimy grę. Rywal tam próbuje. Dwie sytuacje miał. Marquizio i 2-0. Nie, Kudła, brawo, Kudła. W końcu jakaś interwencja, brawo. Jest zając. I co? I karny! Mamy karnego, tak jest! Sędzia wskazuje na wapno. I co, strzelać bramkarzem, żeby zdobyć punkt? To jest ryzyko, żeby strzelać bramkarzem. Czy to ryzyko się opłaci? Zaryzykujemy. Będziemy pewni jednego punktu, jeżeli strzelę gola bramkarzem. Próbujmy. Mamy kreskę. Kudła jest! Jest! Mamy pewny jeden punkt i teraz tylko zdobyć remis i dwa punkciki na naszym koncie, co będzie, no, dobrym wzmocnieniem. Ale dobra, walczymy o zwycięstwo. Jeden punkt mamy gwarantowany za gola bramkarzem, także świetnie. Kudła też strzelił samobuja, jakbyście nie widzieli. No to chyba dwa punkty będą. No nie, takie coś nie wejdzie. Dobrze ustawieni, brawo. Z kim mogę grać, panowie? Ależ to był ryzykowny Neymar. Neymar! I brawo, Kudła. Ależ to ja bym sobie sam naważył piwa. Brawo, Bednarek. To jest ta szansa. To jest to. Gwóźdź do trumny rywala. Czyżby to była ta akcja? Górski. Kobyliański lewą nogą. To mógł być happy end. Koniec spotkania. 1-1. Pozostaje niedosyt. Ale mamy dwa punkty do zagospodarowania. Także możemy dwóch brązowych piłkarzy wymienić na dwóch brązowych świecących. Szkoda tego błędu przy akcji Neymara, bo naprawdę cały mecz wyglądał naprawdę dosyć nieźle w moim wykonaniu. Tam jakieś strzały, potem ryba miała, ale to zablokowane. Bramka Kudły, czyli mamy jeden punkt za gola bramkarzem, jeden punkt za remis. Także dla mnie, jak na pierwszy odcinek, powiem szczerze, ciemno, chciałem zdobyć 3 punkty w pierwszym odcinku. Zdobyłem 2, jestem w miarę zadowolony. Szkoda tego pierwszego meczu, że tam tą bramkę tak szybko straciliśmy, raczej w końcówce pierwszej połowy. Skład wygląda następująco, macie go przed sobą. Piszcie w komentarzach, kogo kupujemy przed następnym odcinkiem. 2 punkty do zagospodarowania, tak jak mówiłem, bo nic innego, no nie udało się zdobyć i... No tak, na razie tak to wyjdzie, no. Teraz tak, to by było na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy materiał. Mam nadzieję, że wam się podobało, pamiętajcie o łapce w górę i subskrypcji. To jest naprawdę hardkorowo trudna seria. I cały czas mówię, liczę się z tym, że spadniemy z pierwszej ligi, ale... Jeszcze tutaj wrócimy i to zaatakujemy. Pierwszy odcinek, 2 punkciki. Szukamy dalej piłkarzy. Piszcie w komentarzach. I co? Widzimy się w kolejnym odcinku mistrzowskiej Ekstraklasy. Pozdrawiam.